Witam serdecznie. 22 lipiec 2012. Dzisiaj w ramach kikowego szlaku powrót z krótkiej wędkarskiej wyprawy na temat odporności na pokusy. Pojawia się w życiu wiele różnych możliwości i rozwiązań w momencie, kiedy gdzieś tam tworzą się problemy, prawda? Pojawiają się problemy na naszej drodze, idziemy tą swoją ścieżką, mamy rozplanowane wszystko jak potrzeba, prawda? Tymczasem pojawiają się trudności, pojawiają się problemy i teraz okazuje się, że ni stąd, ni zowąd, z jakichś dziwnych stron pojawiają się niby rozwiązania, prawda? Ale te niby rozwiązania to tak naprawdę pokusy. Pokusy do tego, żebyśmy zeszli z tej ścieżki, którą sobie obraliśmy. Pokusy do tego, żeby sprowadzić nas na manowce. Tak to przynajmniej ja odbieram, prawda? Parę dni temu strzeliłem 54 lata. Dziękuję wszystkim, którzy życzenia mi składali. Dzięki serdeczne. Dużo tego było i na Facebooku, i telefonów. Frajda, super. Ale dlaczego o tym mówię? Kończyłem 54 lata i tak naprawdę analizując te różne sytuacje, które w życiu mnie spotykały, wiem, że ilekroć ustawiłem sobie cele i szedłem tą ścieżką, tą drogą, tym szlakiem, który sobie postawiłem. Oczywiście korygowałem to sobie z mentorem i tak dalej. Zawsze, kiedy się pojawiały jakieś problemy, jakieś zakręty, momentalnie pojawił się ktoś, wujek dobra rada, prawda? Z jakimś swoim rozwiązaniem, czymś lepszym, prawda? Czymś fajniejszym i tak dalej, i tak dalej. Nauczyłem się, że trzeba być na to odpornym. Trzeba być na to odpornym, bo długi termin to długi termin. I to jest podstawa. Dlatego bądźmy zawsze odporni na pokusy. Bardzo ważne. Do zobaczenia jutro. Hej!